Dajcie umówiony znak sygnał, czy mnie widać, czy mnie słychać, zanim zaczniemy lecieć z tematami. Dziś testuję nowy system nagłośnienia, gdyż okazało się, że stary ma zbyt starego softa, więc polecimy na przypince. Normalnie działa, mam nadzieję, że funkcjonuje także w tym momencie. Kamerka chyba działa, ok, powinno być czysto. Tak czy inaczej, witajcie najmilsi w F1 Vlogu. Dziś mamy taki nietypowy weekend, dlatego że czasy z początków sesji są ekscentryczne, co oznacza, że na przykład nie spotkamy się w sobotę, bo po prostu jak się skończy o 24 F1 Vlog, no to tak średnio widzę, żebyśmy byli w stanie się złapać potem, jakby w nocy o północy w tym... Na vlogu. Ja wiem, że część osób ogląda za granicą, ale wybaczcie, przyznam, że o tej porze będę też na uroczystości rodziny, więc o ile będę oglądał kwalifikacje i komentował je na Discordzie z patronami, a także w tym, na Twitterze, o tyle jednak publicznie nie będę się pokazywał, tak? Ustalmy. Natomiast dziś mamy ultra ważne tematy, przede wszystkim dalszy rozwój, jeśli chodzi o Red Bulla. Red Bull dostał produkcję ugody, przeanalizujemy dokładnie, co się stało, są wiadomości, co się mniej więcej mogło wydarzyć, gdzie mniej więcej mogli, dzięki Jacku, gdzie mniej więcej mogli złamać te przepisy. Sprawa nie jest wcale tak oczywista. Więc to sobie przejdziemy krok po kroku, co mówi o tym Max Verstappen, jakich kar domagają rzeczy, że sankcji się kierowcy nie domagają, to jest normalne, tego można było się spodziewać. Potem krótka odprawa przed wyścigiem, bo taką normalną, większą zrobiliśmy w co-drive'ie, ale jeszcze sobie chwilę pogadamy na temat tego, czego tutaj można oczekiwać, zanim się treningi zaczną, bo też się późno zaczekają. O nowym sponsorze tytularnym Haasa pomówimy trochę, bo nie miałem za dużo szczęścia, jeśli chodzi o tę dziedzinę i o tym, jak Magnussen broni Micka Schumachera, co jest bardzo miłe. Pato O'Ward, kierowca IndyCar, meksykański, mówi po pierwsze, że Formuła 1 zagraża IndyCar i tu ma rację, no i też jedzie trochę po systemie punktowym, który sprawił, że jemu trochę utrudnił życie i trochę utrudnił życie także trochę bardzo Coltonowi Hercie. Potem gro depesz. Ricardo mówi, że zostanie w padoku, Sainz przyznaje, że Charles go objechał, Latifi ma jeździć w Indii, 3 wyścigi w USA, to mało zdaniem Steinera. Singapur ma być szybszy, nowa technologia, reklama McLarena, to wszystko w tej części. I na koniec o weekendzie, który jest pełen wrażeń dla Polaków. Mamy moim imieniu WRC. Ważne rozstrzygnięcie. Kajetan Kajetanowicz walczy o Mistrzostwo Świata w WRC 2 po prostu. Jest blisko, chociaż jest to ciężka walka, tak patrząc na to, co się dzieje na asach. I znając trochę rajdy. O włoskiej Formule 4, gdzie mamy finałowy weekend teraz w Mugello i tam Kacper Sztuka walczy o dość ważną stawkę. Mimo wszystko. No i na koniec, no jeszcze FRECA będzie w tym weekend, chociaż tam akurat z punktu widzenia nas, kibiców, aż tyle się nie dzieje, no bo po prostu nasi dwaj Polacy mają niewielkie szanse, żeby cokolwiek tam zdziałać, jeśli chodzi o czołówkę. Natomiast no tutaj Kacper może jeszcze dużo zrobić. Dziękuję bardzo, Przemku. Dobry wieczór Tobie. Tyle jeśli chodzi o rozgrzewkę i jedziemy z tematami. Co tam słychać u Red Bulla? O, siema, mamy moderatora, bardzo mnie to cieszy. Siema, Daniel. Co tam słychać u Red Bulla? Red Bull ma pewien dylemat, dlatego że dostał ofertę od FIA. FIA proponuje im ugodę. Mi się wydaje, że generalnie FIA postąpiła bardzo dobrze na razie w tej sytuacji, czyli nie daje się jakby ponieść emocjom, poza tym jednym przeciekiem, prawda, który nie powinien mieć miejsca. No to jednak nie daje się ponieść emocjom, nacisk jest bardzo duży, jest walka polityczna głównie o to, żeby Red Bulla i Verstappena osłabić. W sumie to nie dziwi, na tym polega Formuła 1, natomiast no, FIA tutaj na razie nie traci głowy i wydaje mi się, że postępuje mądrze i transparentnie, na tyle, na ile się da to zrobić, natomiast wyciąga rękę do Red Bulla i zgodnie z regulaminem proponują im opcję porozumienie w sprawie zaakceptowanego przekroczenia, czyli FIA uznała, że Red Bull przekroczył ten limit, Red Bull cały czas twierdzi, że nie, więc tutaj jeszcze o tym pomówię w tej dyskusji i FIA proponuje tak, po pierwsze, przyznacie, że przekroczyliście limit, bo póki co Red Bull tego nie zrobił, póki co Red Bull twierdzi, że to nieporozumienie, nie? Że ich wyliczenia pokazują, że nie. Mówi, po drugie, przyjmiecie karę, no przepraszam, drugie to przyjmiecie karę, jaką na Was nałożymy, ale nie stracicie punktów za sezon 2021, ważny szczegół, i nie będziecie mieli zmniejszonego limitu budżetowego na przyszły rok. I to jest dopiero mocna propozycja. Jest tu jakieś tam zagrożenie, że mogą im zabrać w 2022 jakieś punkty, ale przy tej przewadze Red Bulla mistrzostwa nie zabiorą. To byłby skandal. Więc tego nie ryzykujemy. Natomiast ta oferta, że nie dostaniecie po kieszeni, jeśli chodzi o limit budżetowy, no po pierwsze świadczy o tym, że prawdopodobnie te przewinienie Red Bulla wcale nie jest aż takie duże, jak się o tym mówi, jest dyskusyjne, ale o tym za chwilę przejdziemy, bo to też w pewnym sensie wychodzi. Natomiast po drugie, no jest to jest ten haczyk, który jest wart dla Red Bulla jakby podjęcia, dlatego że jak mają gwarancję tego, to mają po prostu gwarancję tego, że będą w stanie walczyć niemalże na równych warunkach z innymi rywalami, chociaż kryje się tu haczyk, dlatego że grożą im kary takie, jak ograniczenie czasu w tunelach aerodynamicznych i CFD, czyli to są symulacje, mówiąc w skrócie, opływu aerodynamicznego wokół bolidu. Czyli jednak rozwój byłby uderzony. A pamiętajcie, że już teraz rozwój jest ograniczony w Formule 1 mocno, godzinowo i jeszcze do tego w tunelu aerodynamicznym jeszcze bardziej jest skalowany. Red Bull z punktu wyjścia będzie miał najmniej czasu na rozwój bolidów, bo jest teraz najwyżej w klasyfikacji konstruktorów, no i do tego mistrzostwa świata, więc będą mieli najmniej czasu i jeszcze by im zabrali z tego więcej czasu. I teraz pytanie, bo to też, zobaczcie, mają limit budżetowy. Czyli będą tak czy inaczej nie będą mogli wydać więcej niż dana kwota na rozwój samochodu. Czy zabranie im czasu samego w CFD i w tunelu aerodynamicznym jest aż tak bolesne? Wiadomo, aerodynamika to jest name of the game numer 1 Formuły 1, jeśli chodzi o rozwój. Ale nie tylko. Jest tyle obszarów w samochodzie, które można zmieniać, nie korzystając z CFD i nie korzystając z tunelu aerodynamicznego. Więc de facto jak masz ten sam limit budżetowy i masz mniej czasu na to, żeby rozwijać aerodynamikę, to tego czasu możesz szukać na przykład w mechanice, w różnych zestrojeniach zawieszenia, w odchudzaniu podwozia, tego typu rzeczach. Tak więc prawda jest taka, że de facto to nie jest jakaś wielka kara. W sensie, że to dopóki nie zabiorą 90% czasu w tunelu aerodynamicznym, to tak naprawdę to nie są jakieś duże sankcje. FIA, to co proponuje FIA tak naprawdę dla Red Bulla jest bardzo korzystne. Naprawdę, jest to bardzo lekkie potraktowanie. Natomiast oczywiście Red Bull jeszcze musiałby, FIA ujawniało dokładnie szczegóły, jakie były przewinienia oraz jakie zostaną zastosowane kary. To jest propozycja FIA. Red Bull, jeśli odmówi, znaczy tak, jeśli zgodzi, to przyzna się do tego, że złamał regulamin, tak, że złamał przepisy techniczne, że popełnił przekroczenie. Więc no, w pewnym sensie straci dobre, znaczy dobrego imienia już nigdy nie odzyska, bo jakby po tej całej fali, jaka się pojawiła, zaraz kiedy wyszły te plotki, no to już tak czy inaczej zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie to kwestionował. Ale zawsze jak to wybronią, prawda, przed komisją FIA i zostanie stwierdzone, że jednak nie złamali, no to przynajmniej będzie ta jedna zaślepka, okej, możecie głup taki mówić, co wam się podoba, proszę bardzo, jest na papierze, że jesteśmy czyści. Więc to mogą wygrać. Chodzi o wizerunek. Natomiast mogą przegrać, że jeżeli sprawa trafi wyżej przed panel administracyjny do spraw limitów budżetowych, kary mogą być jeszcze większe. I nie jest wcale powiedziane, że Red Bull się wybroni, dlatego że są tu cały czas te szare strefy. Jest to taka kwestia, co tu dużo mówić, śliska. Tak więc to nie jest powiedziane. Ja nie twierdzę, że Red Bull jest niewinny, broń Boże. Natomiast twierdzę, że oni tak przekonują. I co więcej, prawdopodobnie mają silne papiery, żeby tak twierdzić. Tym bardziej, że jeszcze raz, propozycja FIA, jeśli chodzi o takie ukaranie, które by ich zabolało, jest bardzo lekka. To, co się wymienia tutaj, to naprawdę, to nie są jakieś duże sankcje. Co oznacza, że mogą przyjąć lekką karę, ale muszą przyznać, że złamali regulamin. I to jest, mówię, to jest ten jakby... To jest ten element, który jest bardzo wątpliwy. Jeżeli będą się bronili, kary mogą być większe. Potem oczywiście zostaje jeszcze sąd cywilny, w razie czego to już by była ostateczność. Ciekawy jestem, co wybiorą. Natomiast co było nie tak w budżecie, to jeszcze nie zostało ujawnione. Dziś miała być konferencja z Christianem Hornerem, ale wieśnie się, że została odwołana, bo najpierw Horner musi porozmawiać z prezydentem FIA. Natomiast w sobotę jest konferencja dla szefów zespołów i na tej konferencji ma się pojawić właśnie Christian Horner, a także ma być Binotto, Zak Brown, czyli jakby dwaj ludzie, którzy najbardziej tutaj krzyczeli, jeśli chodzi o to przewinienie Red Bulla. Racing News 365.com doszedł do informacji, że Red Bull przekroczył limit o $1,8 miliona, podczas gdy składając papiery uważał, że ma 4 miliony zapasu do limitu. Tak obliczyli księgowi Red Bulla. I teraz skąd się wzięła ta nadwyżka? Chodzi tak, po pierwsze, koszty odesłania Dana Followsa na zieloną trawkę. Dan Follows, czyli szef aerodynamiki, który przechodzi do Astona Martina, jakby miał jeszcze kontrakt, nie chcieli go puścić wcześniej, więc zielona trawka to na czym był Marcin Budkowski do końca września. Czyli po prostu nie pracujesz nad bolidami naszymi, ale też nie idziesz do konkurencji, musisz odczekać, natomiast trzeba mu płacić za to pensję. Tak to funkcjonuje. I zdaniem Red Bulla to nie powinno się liczyć w limicie budżetowym, tak płacą pieniądze kolesiowi, który nie pracuje już. Zdaniem FIA jednak jest to ciągle wasz pracownik, więc te pieniądze powinny się liczyć. I oprócz tego jeszcze po prostu wypłaty chorobowe. To kolejna rzecz, że pracownicy, którzy zachorowali, pobrali jakieś tam to nie są zapomogi, prawda? No i jakieś tam, powiedzmy, dodatki, i Red Bull uważa, że socjale się nie powinny liczyć w limicie, FIA uważa, że się powinny. I to jest wyceniane na $800 tysięcy. Co do Fallowsa jeszcze jest powiedziane, że tak naprawdę nie siedział na zielonej trawce, tylko został przeniesiony do innego działu, do Red Bull Technologies i jakby z dala od bolidu Formuły 1, żeby robić inne rzeczy, żeby nie wynosić sekretów Dastona. Więc to jest $800 tysięcy. Pierwsza rzecz taka wątpliwa. Red Bull uważa, że to się nie liczy do limitu, FIA, która te takie rzeczy zatwierdza, uważa, że tak. Druga rzecz, koszty cateringu ponoć w siedzibie. $1,2 miliona na to, że generalnie to zdaje się nie wlicza się takich rzeczy jak właśnie, chociaż nie, akurat karmienie personelu może być wliczone w koszty operacyjne. Chodzi o to takie, o przyjmowanie gości, hosting po prostu, tego typu rzeczy, takie marketingowe działania, one też się nie liczą w limicie budżetowym. Tak czy inaczej, $1,2 miliona na karmienie pracowników, czy dokarmianie. Dokarmiać misiów. Jest taki dowcip z tytułem Kajetanka. Nie wiem, czy kojarzycie, jak mi się rżnęły w brydża i skreśliły, nie, z tego. Takie wspomnienie z dzieciństwa. Kto oglądał Tytusa, krzyk do góry. Znaczy oglądał, czytał. Kolejna rzecz. Zmiana przepisów w sprawie części zamiennych. Czyli na początku uznawano, że komponenty o specyfikacji 2021, których nie da się przenieść do nowego bolidu, miały być wyłączone. Tymczasem od czerwca tego roku są liczone. Ale to już, jakby, to już jest jakaś kwestia drobna, to nic wielkiego. Natomiast największa kość niezgody to są odliczenia podatkowe. Red Bull był przekonany, że odliczy $1,4 miliona od podatku, czyli nie wyda tych pieniędzy. Ale Urząd Skarbowy w Wielkiej Brytanii był innego zdania i uznał, że jednak należy się ten podatek. I to jest znowu kwestia sporna, coś, w czym Red Bull jeszcze się nie poddał, o co walczy. Natomiast $1,4 miliona to jest prawie całe przekroczenie, które jest im zarzucane, czyli $1,8 miliona, czyli kwestie podatkowe. I mówi się, że FIA powiedziała, że jeśli Red Bull udowodni, że mieli podstawy, aby liczyć na to, że odliczą to, to nawet jak to się nie uda, to cały czas będzie to potraktowane ulgowo. W sensie, że no po prostu wiecie, widzicie, jak to jest z podatkami. Są ponoć pewne, jak i śmierć. Niestety. Natomiast to, co wyjaśniono, to z kilka różnych źródeł mówi, że nie chodziło o wynagrodzenie dla Adriana Neweya. Coś, co wcześniej podejrzewano, że tutaj po prostu, że pensja Neweya nie została wliczana do limitów budżetowych, bo Newey jakby wystawiała faktury. Mówiąc na nasze w dużym uproszczeniu, to jednak nie o to chodziło. Jednak została wliczona do wynagrodzenia topowego personelu. Tak wygląda, jeśli chodzi o przewinienia Red Bulla domniemane. Chętnie poznam Wasze opinie, co sądzicie, tylko znowu, i to jest apel najbardziej do naszych kochanych kibiców Lewisa, ale nie tylko. Postarajmy sobie wyobrazić, że nie mówimy o Red Bullu, tylko mówimy o jakiejkolwiek innej ekipie, a najlepiej o naszej ukochanej. Szczerze, bo i to nie chodzi o to, żeby Was przekabać, chodzi o takie ćwiczenie dla nas samych, tak? Żebyśmy, bo to jest normalne, że jesteśmy stronniczy, tak? Nie oszukujmy się, jakby obiektywizm jest mitem generalnie, nie ma czegoś takiego jak obiektywnie się nawet nie przyjmuje rzeczy, które się dzieją. Wszyscy postrzegamy inaczej, a co dopiero jakby wydaje opinię i je opisuje, prawda? Każdy robi to subiektywnie. Natomiast chodzi o to takie ćwiczenie, żeby po prostu no, nawet samego siebie sprawdzić. Zastanówcie się nad tym, to Wasza ulubiona ekipa ma takie przewinienia, jakbyście ją ukarali. Ukochanej ekipie się niby nie kara, no ale po prostu, prawda, twardą ręką chowane, tak należy przecież. Co byście zrobili, patrząc na te zarzuty, czy uważacie, że to są rzeczy faktycznie godne zabierania tytułów Mistrza Świata, czy jednak nie, czy jednak nie do końca? Chętnie poznam Wasze opinie pod tym materiałem. Zwróćcie uwagę, jest jeszcze jedna rzecz. FIA w żadnym miejscu nie wysuwa argumentów, które dotyczą rozwoju bolidu, co oczywiście samo w sobie znaczy jest znaczące, no bo w tym obszarze nie znaleziono żadnych przekroczeń, ale przecież wiadomo, że te pieniądze, które no, są wydawane górką, i je można było zabrać z rozwoju, tak, żeby się zmieścić właśnie w tych innych obszarach, więc to też nie jest aż takie, prawda, totalnie oczyszczające. To nie znaczy, że Red Bull nie skorzystał na tym, że przekroczył limity budżetowe, że nie skorzystał na tym technologicznie. Nie zrobił tego bezpośrednio, ale pośrednio zawsze jest to połączone. Siema Vittorio, ciao. No i teraz opinie, oczywiście, teraz kierowcy zaczęli o tym mówić, generalnie powtarzają śpiewkę szefów, no każdy, kto nie jest z Red Bulla, mówi o tym, że Red Bulla należy, no niemalże rozstrzelać, prawda, i pluton egzekucyjny i tak dalej, no bo to jest jakoś straszna zbrodnia. Lewis wcześniej dowodził, że za $300 tysięcy wygrałby Mistrzostwo Świata, co było dość zabawne. Teraz mówi tak, wierzę, że ten sport musi coś z tym zrobić, ponieważ FIA jest dość zrelaksowana, jeśli chodzi o te przepisy, Jeśli tak, znaczy jeżeli FIA podejdzie lekko do tych przepisów, wówczas wszystkie zespoły będą przekraczały ten budżet i będą wydawały miliony więcej. I tu pełna zgoda. Trzeba coś z tym zrobić, to musi być dobrze zakomunikowane. Przede wszystkim trzeba zacieśnić te przepisy, tak? Zmienić ten absurdalny przepis, że 5% przekroczenia budżetu to jest drobne przekroczenie, bo tu jest cały czas, to jest największy problem w tym wszystkim. Ostatecznie, jeżeli to będzie slap on the wrist, tak? Czyli tam szklanką po łapkach, mówiąc przenośni, to oczywiście nie będzie wspaniałe dla tego sportu. Mogą równie dobrze po prostu usunąć limit budżetowy w przyszłości. No, z pewnością, tylko tak. Pytanie po pierwsze, jak wielkie jest przewinienie Red Bulla? Tak, jeżeli domagam się surowej kary, no to jak ocenić skalę przewinienia Red Bulla? Tak, niektórzy twierdzą, że wystarczyło do ocenta i powinni ich rozstrzelać i zamknąć, co oczywiście jest totalnie absurdem. Są takie opinie, mówiąc w skrócie, natomiast nie. Jak to ocenić, prawda? Plus jeszcze jedna kwestia, którą wszyscy ciągle pomijają, domagając się tych kar. Wszyscy się zgodzili, że 5% przekroczenia, czyli $7 250 000 to jest drobne przekroczenie, a Ferrari i McLaren zapowiadały, że wykorzystają tę lukę, że się nie boją konsekwencji, dlatego, że na ten rok, że jak w tym roku przekroczą budżety, to się nie boją, dlatego, że i tak mają 5% zapasu, więc to było postrzeganie wszystkich, kiedy robiono te przepisy. I nagle się okazuje, że jest to wielka zbrodnia, bo jeden zespół faktycznie tutaj coś zmaścił. I wypowiedź jeszcze Lewisa, która znowu zwróciła moją uwagę z trochę innych powodów, mówi tak: wierzę, że Mohammed Ben Sulayem, Moś, dla Lewisa to jest Mosio, a generalnie dla nas pan prezydent Mohammed Ben Sulayem. Wierzę, że Mosio i jego zespół podejmą właściwe decyzje. Muszę w to wierzyć. Naturalnie chcę dać mu kredyt zaufania. Jakby w tym zdaniu tylko jedna rzecz zwraca moją uwagę, to jest trochę off-top, ale zobaczcie. Kierowca wyścigowy, oczywiście wspaniały, legendarny, najważniejszy kierowca Formuły 1, który przynosi jej największy splendor, największe zainteresowanie, szczególnie w Stanach, bez cienia wątpliwości. Najbardziej utytułowany, wielki kierowca, ale jednak kierowca, jak on mówi o prezydencie FIA. I on to robi protekcjonalnie, jakby mówił tutaj, o tutaj Mosio, tam wierzę w Mosia. To jest w ogóle, to jest absurd. Nie wyobrażam sobie, że coś takiego mówił o Żanie Todzie, nie? Przecież by go tam śmiechem zabił. Jest to komedia. I to nie chodzi o tę konkretną aferę, bo to jest coś jakby oderwanego. Chodzi o to, że jak się zastanawiacie, skąd te wielkie problemy FIA i te wszystkie błędy i te afery, to jeszcze raz Wam podkreślam, bo już to rozkładałem na czynniki pierwsze. Brak autorytetu, to dręczy FIA. Wciąż rosnące problemy federacji to jest brak silnego lidera, który byłby szanowany i który by potrafił pieprznąć pięścią w stół i powiedzieć: panowie, jest tak, my to rządzimy i ma być tak i tak. I musi mieć autorytet przy tym, czyli nie tupać i mówić: jest tak, bo ja tak mówię, tylko mieć za sobą, prawda, ten autorytet, doświadczenie i mądrość, która na to pozwoli. Tego nie ma. FIA nie ma głowy. Brak silnego lidera, któremu nie da się wchodzić na głowę. To jest kryzys władzy, teraz to jest kryzys FIA. Na tym FIA może przegrać jakąkolwiek kontrolę nad Formułą 1. Właśnie no to był fatalny wybór, moim zdaniem. W sensie, że póki co, co prawda Toto broni FIA i broni pana prezydenta, co się nie dziwię, biorąc pod uwagę, jak FIA generalnie działa w zgodzie z interesami Mercedesa, i to nie od dziś. Twierdzi, że po prostu oni robią restrukturyzację, że muszą to ułożyć na nowo, no ale szczerze, jakby mój prawnik został, były, z którym bym dobrze żył, zostałby jakby jedną z centralnych postaci w FIA, i z całą pewnością bym się nie skarżył na to i oczywiście bym zawsze mówił, że nasze poprzednie relacje absolutnie nie będą miały żadnego wpływu na to, co się dzieje. For sure. Valtteri Bottas. No to Bottas, no wiadomo, ten sam obóz. Dziś jeździ w Alfie Romeo, wtedy jeździł w Mercedesie. Mówi: osobiście mam nadzieję, że to będzie surowa kara, bo takie rzeczy nie powinny się działać. Zasady to zasady. Rules are rules. I to mi się podoba, dlatego że mówi to kierowca, który w zeszłym roku zajeździł jeden silnik tylko. My przez 6 silników i jeden silnik zajeździł tylko w jednym wyścigu na Monzy, żeby inżynierowie FIA wiedzieli, jak dostroić silniki Lewisa Hamiltona, żeby mógł walczyć z Verstappenem do końca tytułu. Więc z premedytacją łamano regulamin po to, żeby zyskać przewagę na torze, bo to jest ten mechanizm. I to robił Valtteri Bottas swoim samochodem. Zresztą nie jego wina, bo to on po prostu miał takie zadanie. Wierny paś pojechał i to robił. I on mówi, że zasady to zasady. Przecież to było instytucja, to nie tylko wszyscy tak robią. Instytucja przyjmowania strategicznego kar za wymianę elementów silnika to jest jawne łamanie reguł z premedytacją, żeby zyskać przewagę sportową. No bo te silniki, one by były w stanie przetrwać cały sezon na trzech silnikach, wszyscy byliby w stanie przetrwać. pod warunkiem, że miałyby mniejszą moc, po prostu. Więc żeby zyskiwać większe osiągi, de facto po prostu przyjmuje się strategicznie kary w takich czy w innych miejscach, tak? Czyli świadomie mamy się regulamin po to, żeby móc je bardziej żyłować dla zysku sportowego. To jest zjawisko bardzo podobne, więc i Bottas twierdzi, że zasady to zasady. Mówi dalej tak. Miejmy nadzieję, że to będzie dobra kara i że naprawdę, naprawdę ich będzie bolało, ponieważ w zeszłym roku walczyłem o Mistrzostwo Świata Konstruktorów i tak to nam się udało zdobyć, ale przegapiliśmy, straciliśmy Mistrzostwo Kierowców tylko o, przepraszam, kilka punktów, a kilka milionów może sprawić wielką różnicę. Dużo się zastanawiam nad takimi rzeczami, bo jakby dziwnie się dzieje na świecie, natomiast ostatnio myślę o hipokryzji, która jest wszechobecna, nie tylko w Formule 1. Wszędzie się nie spojrzy w mediach i zdałem sobie sprawę, że fakt jest taki, że część ludzi po prostu, tak, szczególnie politycy, są hipokrytami w pełni świadomymi. Czyli mówią jedno, robią drugie. Pojęcie poprawności politycznej jest dla mnie przezabawne, bo tak propagowane, dlatego że poprawność polityczna to jest kłamstwo, prawda? No, poprawność jest jedna, nie jest polityczna, syryczna i tak dalej, nie ma przymiotnika. Poprawność to poprawność. Polityczna to jest taka, że do kamery mówię, że jest tok i tok, jestem tolerancyjny, fajny, a za kamerą jakby wyzywam wszystkich słowami, no tak, których normalnie bym przed chwilą nie powiedział. Mniej więcej tak to wygląda. I z hipokryzją problem jest taki, że owszem, są takie osoby, natomiast co do zasady, naprawdę dużo o tym myślę, bo też i w życiu prywatnym mam dużo przykładów, to jest to dla mnie poważny dylemat. Jak widzę po prostu na to, że już nie tylko z Formuły 1, że ile osób jakby potrafi mówić pewne rzeczy, deklarować, jak się powinno robić, a samemu robić te same rzeczy. Albo w przeszłości, albo tak samo. I zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę problem polega w tym, że hipokryta nie widzi tego. Nie w sensie, on po prostu od innych wymaga, ale sam jakby na swoje sobie daje zapas na robienie różnych rzeczy, których innym bym nie dozwolił, no bo przecież to ja i w ogóle ja nie jestem wcale taki, jak ja to robię, to nie coś innego znaczy. Więc mi się wydaje, że to jest jakby, wybaczcie ale wiem, że je lubicie, a przy Formule 1 jest to teraz bardzo ważny temat, bo się tego dzieje coraz więcej. Mi się wydaje, że ostatecznie problem polega na tym, że po prostu, że taki typowy hipokryta, nie polityk, tylko po prostu normalny człowiek, no po prostu tego nie wyczuwa, nie widzi tego, w tym problem, bo też się nie mieści w głowie. No i Carlos Sainz, który mówi, mam nadzieję, że będzie kara i że ta kara będzie relatywnie ważna, aby odebrała chęć do nadmiernych wydatków na przyszłoroczny bolid. No i to absolutnie słusznie, tak chodzi o to, żeby to dalej się nie działo, trzeba to ukrócić, po prostu zamknąć. Nawet jeżeli to było niewielkie i wynikało, nie wiem, z interpretacji podatkowych, to jest ciągle jakaś korzyść. Red Bull na pewno skorzystał na tym, że wydał więcej pieniędzy, bez żadnej wątpliwości. Tylko może nie Mistrzostwo Świata, tylko jakieś takie są pierdolety. Mówi tak, uważam, że wszyscy powinni być równi. Jeśli jest limit wydatków, należy go przestrzegać i mam nadzieję, że FIA podejmie właściwe decyzje, aby upewnić się, że każdy go przestrzega. Ach, gdyby to było takie oczywiste, moi mili. Gdyby to było takie oczywiste i dotyczyło tylko finansów. Niestety Formuła 1 pracuje zupełnie inaczej. To, co jest ciekawe, Charles Leclerc, pozdrawiam Irlandię serdecznie, Charles Leclerc trzyma się z dala od tego typu dyskusji, co jest akurat fajne, bardzo mi się to podoba. Wydaje mi się, że Charles Leclerc dobrze pamięta, co się działo w Ferrari po sezonie 2019 na przykład. Dziękuję bardzo, Krystianie, pozdrawiam serdecznie. Fernando Alonso, bardzo fajną perspektywę kładzie na to, zresztą mówi de facto coś, co Wam od początku, jak to wyszło, to też Wam o takich rzeczach mówiłem, no ale wiadomo, jak mówię o tym Fernando Alonso, to ma to jakby trochę większy ciężar gatunkowy, bo jest dwukrotnie mistrzem świata, między innymi. Mówi tak, to zawsze była część Formuły 1. To jest nowość, mówi generalnie o przepisach finansowych, którą dopiero ostatnio wprowadziliśmy, jeśli chodzi o limity budżetowe, ale zawsze były obszary, na przykład w aerodynamice, które mogłeś eksplorować. Pewne szare obszary, szare strefy. I to jest dokładnie to jest szara strefa. Pojawił się nowy regulamin finansowy, znowu, to też Wam mówię od początku, Formuła 1 szuka przewag wszędzie. Było wiadomo, że także to będzie w finansach, co więcej, że nie chwaląc się, ale gdzieś z miesiąc zanim ta afera wybucha, powiedziałem Wam w dwóch różnych programach, że kolejna wielka afera Formuły 1 to będzie afera o budżet finansowa, zanim to wszystko jeszcze walnęło. Bo to było do przewidzenia, bo Formuła 1 szuka szarych stref. I o tym mówi Fernando Alonso. To się dokładnie do tego stosuje. Co mi daje Fernando? Zawsze ludzie, którzy zdobywali mistrzostwa, wygrywali je, eksplorując szare strefy. No może nie zawsze, ale dość często. Naprawdę w wielu bolidach, nie wiem, na przykład podwójny pedał hamulca w McLarenie na przykład, który de facto nie był nieregulaminowy, ale jak tylko się dowiedzieli, że jest, podpatrzyli niechcący, bo po prostu zanurkował jeden fotoreporter do kokpitu, w drugiej połowie sezonu pyk i patrzą, kurczę, co to jest w ogóle w kokpicie. Nikt o tym nie wiedział. Mega mądry patent. No i zostało oczywiście zabronione. Inne zespoły to kopiowały i ostatecznie dochodziły do poziomu zespołu, z którego skopiowały, i ten element zakazywano po jednym czy dwóch wyścigach. Jest kilka ciekawych przykładów, no już Wam mówiłem znowu, kiedy ta afera się rozwijała. Kanał F, 2010 rok. Mercedes opracowuje patent, w którym jest dziurka w kokpicie. Jest kanał powietrzny, który zaczyna się z przodu bolidu, idzie bokami, między innymi przez kokpit, ale ściankami, do tylnego skrzydła i kiedy kierowca zatyka dziurę, zazwyczaj ręką, w kokpicie, wówczas wykasza tylne skrzydło. To jest tak jak na DRS działało, tylko że na innej zasadzie. I dzięki czemu bolidy jadą szybciej na prostych. Kanał F. Zrobił to McLaren przed sezonem i potem kolejne zespoły wprowadzały to w trakcie sezonu. I to było niezgodne z regulaminem. Wiecie dlaczego? Dlatego, że monokoki były homologowane od 2010 roku. Co oznaczało, że nie można było formalnie prowadzić żadnej zmiany w monokoku, a trzeba było poprowadzić ten kanał przez monokok na legalu, bo były homologowane przed rozpoczęciem sezonu. Renault, jak rozwijał swój bolid, a wiem to z pierwszej ręki, skupiło się na początku na pompowanym dyfuzorze, co było bardzo problematyczne, bo to no, trzeba było pompowany dyfuzor, no to spaliny wrzucamy w obszary, w których można przypalić, to rozgrzewamy dyfuzor i okolice, więc to się może zapalić, czyli nowe materiały, większe, grubsze, cięższe, plus oczywiście samo oprogramowanie. Akurat z tym Renault nie miało problemu, bo robiło dobre oprogramowanie dla Red Bulla, które świetnie działało. Natomiast skupiło się na tym, bo byli przekonani, że kanał F jest nielegalny. Że po prostu to niemożliwe, przecież mamy homologowane podwozia, chassis i że to jest nielegalne. I zajęli się tym tak późno, że mieli to dopiero w Belgii, jeśli dobrze pamiętam, dlatego, że za późno się zorientowali, że jednak można to zrobić, bo inni zaczęli to robić. Ale formalnie, patrząc na to, jak wyglądał regulamin, to nie było zgodne z regulaminem. A jednak cały sezon został przejeżdżony, potem kanał F zakazano. J-Dumper, czy tam też amortyzator mas. Rozwiązanie stosowane w sekrecie oczywiście przez Renault. Znowu Renault w 2005 roku i w 2006 roku po połowie sezonu zakazane, kiedy się zorientowali, że jest to... Alonso jeździł tym urządzeniem, które stabilizowało przednie koła i generalnie przede wszystkim stabilizowało wysokość przedniego skrzydła nad ziemią. Poprzez bardzo mądre rozwiązanie, które ponoć pochodziło z Citroena 2CV, jeszcze sam pomysł na to. No i w trakcie sezonu zakazano rozwiązanie, które dało Alonso 2 tytuły mistrza świata. Czy odbieramy Alonso 2 tytuły mistrza świata? Dziś nikt o tym nie pamięta. Czy też DAS w Mercedesie to jest jakiś kolejny taki przykład. Alonso pije jeszcze do innego przykładu. Mówi tak, Ferrari wygrało, jak sądzę, 2 wyścigi w 2019 roku z czymś, o czym wszyscy wiedzieli, że nie jest legalne i nic się nie wydarzyło. Zatrzymali to zwycięstwo. To dość niesamowite. Wyobraźcie sobie, że zdobyli mistrzostwo w sezonie 2019 z tym silnikiem. To jest bardzo ciężka kwestia i musimy polegać na ludziach, którzy mają władzę i im ufać. I mi się wydaje, że to jest takie optymalne rozwiązanie. Natomiast zwróćcie uwagę, to są te wszystkie przykłady, które pokazują, że to się dzieje cały czas. To nie jest nic nowego. Nowy jest regulamin finansowy. Ja mówię tylko nie żeby bronić tego, że Red Bull tego przekroczył, bo w moim interesie nie zbroni Red Bulla żadnym. Nie wiem, nie mam takiego. Chodzi o to, żeby pokazać, jak to funkcjonuje generalnie, tak, że to nie jest coś takiego oderwa, żeby mieć pełen obraz sytuacji. Max podkreśla, że Red Bull się mieści w limicie, mówi, dlatego, pytany dlaczego, o co chodzi, mówi, dlatego prowadzimy z nimi dyskusję, z FIA, aby pokazać, co naszym zdaniem jest słuszne. Wiedzieliśmy, że tak będzie, ale z naszej perspektywy wierzymy, że mamy rację. Zostawiam to oczywiście mojemu zespołowi, aby rozwiązał tę kwestię razem z FIA. To, co najlepsze, co może robić Red Bull, to cały czas twierdzić, że nie, my nic nie zrobiliśmy, ale dla świętego spokoju przyjmiemy tę karę. De facto to było najmądrzejsze, żeby zrobić, ale no zaraz, jeżeli się mieścimy i nic złego nie zrobiliśmy, no to dlaczego ma przyjmować karę? Ja bym walczył, mówiąc szczerze. Gdybym był taki przekonany, jeżeli to wezmą, to się przyznają, że zrobili to, no nie wiem, może specjalnie czy niespecjalnie, ale się przyznają, to po prostu. Więc to będzie ta różnica. Jeżeli są tacy pewni, że wcale nic nie kombinowali, nic nie przekroczyli, a na pewno, moim zdaniem, kombinowali akurat, tylko trochę przekombinowali, no to po co brać karę, prawda? Sądy nas tam. Wreszcie czego wezmą granata i powiedzą, że sprawiedliwość musi być po naszej stronie. O krytyce innych ekip Max bardzo ciekawie mówi, bo to też, mówiąc szczerze, w dużej mierze jest prawda. Uważam, że to głównie kwestia tego, że radzimy sobie dobrze. Starają się nas spowolnić w każdy możliwy sposób. Tak działa Formuła 1. Ostatecznie wszyscy są trochę hipokrytami. Nie mam z tym problemu. Musimy się po prostu skoncentrować na naszej robocie. Ostatecznie zawsze będą zespoły, które chcą Cię osłabić, szczególnie gdy wygrywasz. Jest to więc część tego sportu i tak było zawsze. Moim zdaniem to normalna sytuacja. Ostatecznie fakty wyjdą na jaw, ludzie je zobaczą i zrozumieją sytuację. No i to zdanie, szczerze, to mnie zachwyciło. Ostatecznie fakty wyjdą na jaw, miejmy nadzieję. Ludzie je zobaczą. No niech wyjdą na jaw, to je zobaczą, ale znaczy... Zobaczą to nie znaczy, że nie. Ujrzą to nie znaczy, że zobaczą. I zrozumieją sytuację. I jakby to zdanie ostatnie to niestety jest do obalenia, bo to bardzo się myli. Znaczy jest spora grupa ludzi, która nie będzie chciała ich zobaczyć, a nawet jak je zobaczy, to ich nie zrozumie, a nawet jak je zrozumie, to i tak nie będzie mówiła, że są zrozumiałe. Martin Bradel mówi tak, że no, to jest fajny komentarz, że to jest złe dla Formuły 1, że to nad nami wisi. Jesteśmy tutaj, czyli już w Stanach Zjednoczonych, na tym niesamowitym evencie 4 czy 5 i od 4 lub 5 tygodni rozmawiam na temat finansów z zeszłego sezonu. I ma rację, no kurde, przecież to jest absurd. Takie rzeczy powinno się załatwiać o wiele wcześniej, tylko też to nie jest tak, że w FIA siedzieli, dubali w nosie, nikomu się nie chciało. Jest to po prostu zbyt skomplikowane, jest to nowy przepis, więc nie było mi łatwo. FIA ma bardzo ograniczone też środki, koszty. To mówi o tym Binotto, że mają 4-5 ludzi, którzy się zajmują budżetami, a zespołów jest 10. I tak wydaje mi się, że jedna osoba na zespół to wcale nie byłoby tak kolorowo. Przecież to są ogromne przedsiębiorstwa, które wydają nie tylko 140 czy 145 milionów dolarów, tylko te największe, ale jeszcze więcej pieniędzy, bo mają również inne koszty. Tak więc no, to też nie można mieć pretensji do FIA, że tak długo trwa. Moi mili, mój komentarz generalnie. Powiem jeszcze tak, jeśli zastanawiacie się, bo to jest, zwróćcie uwagę, to jest dość symptomatyczne. Widzieliście... Może o dyskwalifikacji to tam Steiner chyba wspominał, ale jak patrzycie na szefów największych ekip, czyli Ferrari i Mercedes i konkurentów Red Bulla jedynych w tym sezonie, znaczy w Mercedes może jeszcze nie, ale w przyszłym roku prawdopodobnie będzie, to ja na przykład nie widziałem, żeby ktokolwiek powiedział, że należy im zabrać mistrzostwo. Znaczy mistrzostwa w zeszłym roku Red Bull nie miał, ale że Maxowi trzeba zabrać mistrzostwo albo żeby tam Red Bull w tym roku będzie. Nikt nic takiego nie powiedział. Więc jeżeli się zastanawiacie dlaczego, to gdzieś to napisałem na Twitterze. Dlatego, że gdyby Formuła 1 poszła tą drogą, to obaj oni mogliby się od czasu do czasu obawiać, czy aby ktoś się do ich tytułu jakiegoś przyszłego nie przyczepi. I to funkcjonuje w ten sposób, po prostu. Dlatego, bo tak działa Formuła 1. Jeszcze raz, szare strefy. To, co powiedział Fernando Alonso wcześniej. Ten cytat jest mega dobry. Naprawdę Fernando dobrze naświetlił, na czym polega problem w tej sytuacji. To jest nowy regulamin, ale problem jest stary jak Formuła 1. I teraz tak, znowu, nie chodzi o to, że mi obroni Red Bulla, no bo jak była afera z silnikami Ferrari, no to sorry, no ale mówię dokładnie to samo. Nie wolno ruszać w przeszłości, nie wolno nic zmienić z przeszłości. Owszem, muszą to ustalić, doszli do ugody, bardzo dobrze, ale zmienienie wyników z przeszłości nie ma żadnego sensu. I to samo zresztą, jak mówiłem Wam nieraz o tym, że Mercedes, i to jest przekonanie Pana w padoku, nawet chyba ktoś jest jakoś formalnie wyciągnięte. Mercedes wiedział od rywali wcześniej rok albo dwa nawet, jakie będzie formuła silnikowa, co było nieuczciwą przewagą techniczną. Czy jak kiedykolwiek mówiłem, że trzeba zabrać Mistrzostwo Świata Hamiltonowi za to? Czy komukolwiek innemu? To już się stało. I tyle. I it's over. To jest w przeszłości. Chodzi o to, żeby reagować teraz i zrobić to na przyszłość. Dodam Wam jeszcze jedną rzecz tutaj, bo to jest, też mi się rzuciło w pamięć. Szef pewien zespołu bardzo takiego utytułowanego, jeśli chodzi o kategorie juniorskie, powiedział mi kiedyś, bo będę blisko tej ekipy, oni mieli w różnych kategoriach: You don't cheat if you don't get caught. Czyli nie oszukujesz, jeżeli Cię nie złapią. Tylko jeżeli Cię nie złapią tu i teraz, bo o to chodzi. Wiadomo, że będzie kontrola. I to jest taki też złota zasada motorsportu i niestety, i tak o tym mówi też Fernando Alonso, o tych szarych strefach. Co nie znaczy oczywiście, że Red Bulla nie należy ukarać. Jeżeli faktycznie, Red Bull musi teraz się do tego odnieść. Przyjmą karę albo nie przyjmą. Moim zdaniem FIA złożyła im mega dobrą ofertę, nie? W sensie, że przynajmniej w tym, co wyciągnięto na razie, nie ma żadnej kary, która powinna mi realnie zaszkodzić, no aerodynamicznie tak, ale oni te pieniądze przeznaczą na coś innego, więc to, czego nie nadrabią w aerodynamice, będą nadrabiali w innych obszarach samochodu. Więc moim zdaniem oni powinni to przyjąć, szczególnie jeżeli tak naprawdę wiedzą, że jednak poszli po krawędzi. Ale nawet bez tego mi się wydaje. Natomiast fakt jest taki, że jeżeli chcą utrzymywać, że to nie było specjalnie i w ogóle i że są niewinni, no to w takim razie fajdy są, prawda? Czekamy na decyzję. Odprawa przed wyścigiem, dość krótka, bo zrobiliśmy to podczas co-drive'a. Jedna ważna rzecz, ponoć Leclerc ma dostać karę, ma już założyć 6. silnik, tylko tutaj to nie jest takie strategiczne jak w zeszłym roku z Mercedesem, oni po prostu, znaczy trochę tak, ale nie aż do tego stopnia, dlatego że no 6. silnik, tak, a są 3 dozwolone na sezon, wcześniej mieli silnik w Kanadzie i w Belgii, tylko nie mieli dużo awarii po prostu w Ferrari, więc no to jeszcze jakoś trochę bardziej broni. A nie tak, że specjalnie zażynali silniki. No i teraz jest dyskusja, czy to nie jest upgrade aby, dlatego że motorsport.com włoski twierdzi, że będą testowali zmiany nie w konstrukcji, tylko w materiałach użytych i że dostanie na to pozwolenie FIA, no bo nie wolno poprawiać osiągów silników, natomiast wolno wprowadzać poprawki, które poprawiają niezawodność. O tym zresztą mówiliśmy nie teraz. Więc ponoć FIA dała taką zgodę ostatecznie Ferrari po długiej walce i zdaniem motorsportu włoskiego, który jest dobrym źródłem, generalnie motorsportu dobra strona, com i ta włoska też, więc ich zdaniem Ferrari po prostu będzie testowało przy tych 4 ostatnich wyścigach silnik już pod kątem przyszłego sezonu z tymi poprawkami, jeśli chodzi o niezawodność. Natomiast Formula Uno włoska twierdzi z kolei, że tam nie ma żadnych poprawek. Siemasz Maciek, pozdrawiam serdecznie. Generalnie jakby poważniejsza zapowiedź wyścigu to była w co-drive'ie. No, ważna rzecz, jeżeli Red Bull ma nie znaczy inaczej, jeżeli Ferrari chce zachować iluzoryczne nadzieje, że będzie mistrzem świata konstruktorów po tym wyścigu, to musi zdobyć więcej punktów, o 19 punktów więcej niż Red Bull, za co wypijemy teraz. Co bez żadnej awarii albo błędu kierowcy Red Bulla raczej nie nastąpi. No i USA to był wyścig, w którym George Russell powiedział, że mają największe szanse, żeby wygrać, jeżeli mają wygrać w tym roku, Mercedes, ale no jest to tor wyboisty i to jest największy ten, że teraz mamy bolidy jeszcze sztywniejsze, jeszcze niżej położone, więc mimo tego, że wygładzono nawierzchnię i zmieniono, no to jednak cały czas będzie to jakiś tam problem, szczególnie dla Mercedesa, który mocno dobija. No i pierwszy trening, który zaraz jakoś niedługo mi się zaczynał, powinien być ciekawy z tego względu, że będzie aż 5 kierowców spoza puli, czyli w tych samochodach dodatkowych. Będzie Robert Schwarzman Ferrari, to jest dość ciekawy człowiek, ciekawy jestem, czy on się nie wychyli ostatecznie jak Filip Skonopi i nie zgarnie tytułu Ferrari, bo szczerze mówiąc szkoda, że siedzi, kiedy ktoś taki jak Mick Schumacher może dalej jeździć, moja opinia. Teo Purcher w Alfie Romeo, czyli jakby ten faworyt Freda Wassera. Logan Sargent w Williamsie, czyli nadzieja na Amerykanina w Formule 1 w przyszłym roku i kierowca, na którego czeka Williams, żeby obronił pozycję 5, zdaje się, musi być 5 najdalej w Formule 2, żeby mieć punkty do superlicencji, więc dość ważne. I Alex Palou w McLarenie, a do tego jest oczywiście Antonio Giovinazzi w Haasie. A skoro mowa o Haasie, nowy sponsor tytularny, to oni zapowiadali tę konferencję na czwartek, wszyscy czekali w nadziei, że ogłoszą składy, tymczasem składów nie. Jeśli chodzi o składy, no to Gunther mówi, że to ciągle jest 50/50, nie podjęliśmy jeszcze decyzji i mówi, że no, jeżeli ją podejmą, to na pewno po Meksyku dopiero, no bo mają teraz podwójny strzał Austin, potem Meksyk, w zasadzie zamiedzą Grand Prix Meksyku i dopiero potem będzie, powiedzmy, będą 2 tygodnie przerwy, kiedy będzie można podjąć jakąś decyzję. Natomiast co do sponsorów tytularnych, to jest to dość zabawna opowieść, która też w zasadzie opisuje profil zespołu, jakim jest Haas, czyli zespołu średnio poważnego jakby i średnio ambitnego, no bo zwróćcie uwagę, ich poprzednim sponsorem tytularnym było Uralkali, tak, które stracili dlatego, że wybuchła wojna na Ukrainie. A wcześniej mieli Rich Energy, czyli kolejny taki bardzo kontrowersyjny sponsor Formuły 1, który do dziś można czytać bardzo zabawne tweety tego pana, co tę firmę posiada. No i ewidentnie jest to człowiek mało poważny. I teraz będzie to MoneyGram, który zespół będzie się nazywał MoneyGram Haas F1 Team. Jeżeli się zastanawiacie, co to jest MoneyGram, jest to sektor finansowy. P2P payments, na sprawdziłem w internecie, P2P znaczy peer-to-peer, czyli nie wiem, w skrócie ziom do zioma. Jakieś takie, po prostu jest to kolejna platforma, która ma ułatwiać rozliczenia między ludźmi, ale też generalnie platforma, która siedzi przy opłatach. Moim zdaniem jest to super interes. No naprawdę, posiadanie dużej platformy, która robi przelewy i w sensie ogromne pieniądze można zrobić na bardzo małych marżach, nie? Tylko jak 1 milion osób Ci płaci za każdą transakcję 1 centa, to jest więcej, no to przy tej liczbie transakcji okazuje się, że zarabiasz ogromne pieniądze, na tym, mówiąc w skrócie, i to jest mniej więcej peer-to-peer, to jest ten sektor. Natomiast jeśli chodzi, wracając do Mika, a miejmy nadzieję, że że sobie poradzą i że nie będzie znowu takich jaj jak wcześniej z tym z Uralkali, czy z Rich Energy. Natomiast jeśli chodzi o Mika, jeszcze ostatnio poruszałem jego temat w F1 Vlogu, to teraz jeszcze wrócę. Kevin Magnussen go wspiera, mówi, że przede wszystkim nie ma żadnego wpływu na to, kto będzie naszym kierowcą. Patrząc tylko na Mika, myślę, że on naprawdę się poprawiał w tym sezonie, zaczynał może trochę z tyłu, bo nie pasował mu ten samochód i brakowało mu trochę pewności, ale naprawdę dużo zyskał. I ostatnio bardzo ciężko było go pokonać. Dla mnie, patrząc na to, jak teraz jeździ, definitywnie zasługuje na miejsce na gridzie, ale znów to nie leży w moich rękach. Więc to jest opinia Kevina Magnusena. Przechodzimy do IndyCar, bo teraz jesteśmy w Ameryce i będziemy trochę się pochylać nad IndyCar, tym bardziej, że jest to jakby temat powiązany z Formułą 1. Pato O'Ward, 23 Meksykanin, który robi naprawdę dobre wrażenie, z kierowcą testowym McLarena w Formule 1. Będzie jeździł w Abu Zabi w samochodzie, zdaje się, w treningu piątkowym i potem pewnie w testach. I jest kierowcą IndyCar full time. Wiem, że Maciek został ojcem. Gratulowałem mu zresztą. Super, nie? W sensie wielkie brawa. Bo tutaj widziałem, że ktoś napisał, że Maciek Jermak został ojcem. Yes, I know. Mówił o tym zresztą, że zostanie długo. Super fajnie. Pozazdrościć. Mówi tak. To tak, generalnie sam O'Ward też trochę miał problemy z tym systemem, bo w 2019 roku miał na pieńku z Red Bullem i został, zdaje się, puszczony z programu juniorskiego, dlatego że FIA jakby dała bardzo mało punktów za Indy Lights i po prostu miał za mało punktów na superlicencję. Natomiast fakt jest taki, że patrząc na to, jak działa teraz system punktowy, to gdyby O'Ward przez ostatnie 3 lata jeździł w Formule 2, to za wyniki, jakie osiąga, mimo że zdaje się nawet nie wygrał wyścigu, najwyżej był trzeci, to mimo tego, że za wyniki, jakie osiąga, miałby 108 punktów, a ma 34, startując w IndyCar, który, nie oszukujmy się, jest wyższą kategorią od Formuły 1, od Formuły 2, z całą pewnością stawka jest o wiele bardziej konkurencyjna i no, tam jeżdżą mega dobrze kierowcy po prostu, co dużo jest naprawdę mega dobra. A mimo tego to 1/3 punktów się należy za sytuacja żałosna. No i mieliśmy ostatnią sytuację z Coltonem Hertą i O'Ward mówi tak. Myślę, że wszyscy się ze mną zgadzają, jeśli chodzi o kierowców i szefów ekip. Każdy jest szokowany tym, że IndyCar nie dostaje więcej punktów. I nie jest to coś, co się wzięło znikąd, już o tym mówiono. To żart, że IndyCar nie ma więcej punktów, ponieważ można dowodzić, że są to najtrudniejsze mistrzostwa do wygrania, patrząc na to, jak jest ciężko. I teraz tak, oczywiście wiadomo, że Formuła 1 jest cięższa, ciężej się tam dostać i tak dalej, ale IndyCar jest monomarką, co oznacza, że teoretycznie to są takie same bolidy. W praktyce nie ma 2 takich samych bolidów i silników. Plus jeszcze obsługa tych bolidów i silników przez zespół jest absolutnie kluczowa, więc to nawet w monomarkach szanse wcale nie są takie równe. No to jednak są równiejsze niż Formuła 1, prawda? I ta stawka kierowców jest i mega dobra w IndyCar. Tak więc no, można dowodzić, że można by było się sprzeć, nie usiąść przy piwku, znaczy bez alkoholu oczywiście, i przeprowadzić dyskusję na temat tego, czy aby jednak mistrzostwa, to jest ciekawy temat do dyskusji, czy IndyCary nie są trudniejszymi mistrzostwami niż Formuła 1 na przykład. No tak to ujmuje Pato O'Ward. Mówi, że to jest dyskusyjne. Ciekawy jestem, co Wy sądzicie. Proszę o wasze opinie. Mówi tak. Jest tak ciężko, walka jest tak zacięta, tak trudno tutaj wygrać. To testuje Twoje umiejętności na każdej jednej części toru. Kierowca wyścigowy potrzebuje być perfekcyjny, aby zostać mistrzem. Mi się wydaje, że Formuła 1 jest dość podobnie akurat. Myślę, że IndyCar jest bardzo niedoceniana, ekstremalnie niedoceniana. Mimo tego uważam, że się rozwinęła. Ponieważ wielu kierowców o bardzo dobrych opiniach jest zainteresowanych ściganiem tam. No i temat główny, bo wiecie, Formuła 1 przeżywa renesans i szczególnie podbija Stany Zjednoczone, co jest akurat dobre. Natomiast pytanie, co z IndyCar? Oglądalność Formuły 1 wzrosła ponad 2-krotnie w ostatnim czasie. I do tego jeszcze będziemy mieli 3. wyścig w Las Vegas. I O'Ward mówi tak. Ponieważ Formuła 1 naprawdę się rozkręciła, jeśli chodzi o popularność, myślę, że to pomogło naszej serii na świecie. Znaczy nie, że to mogło wszystkim kategoriom na świecie, także IndyCar. Ale od pewnego punktu, szczególnie tu w Ameryce, ludzie wiedzą więcej o Formule 1 niż wiedzą na temat IndyCar. Oczywiście Amerykanie wiedzą o IndyCar, to jest dla nich ważne, ale znają tylko Indy 500 i im się wydaje, że to są całe mistrzostwa, podczas gdy zapominają o 16 innych wyścigach. Osobiście myślę, że IndyCar musi uważać i musimy się rozwijać jako kategoria. Staram się w tym pomagać i robię co mogę, ponieważ to fenomenalne ściganie. Uważam jednak, że Formuła 1 połknie naszą kategorię, jeżeli nie podniesiemy poprzeczki. Mi się wydaje, że faktycznie tutaj wzrost popularności Formuły 1 w Stanach Zjednoczonych po prostu zagraża rodzimemu ściganiu bolidów jednomiejscowych. Jeszcze fajna wypowiedź o popularności. I tak, najwyraźniej teraz wszyscy są ekspertami od Formuły 1, ponieważ oglądaliśmy Drive to Survive. Ten serial tak naprawdę dużo zmienił i tak bardzo pomógł Formułę 1. Niezależnie co nim sądzicie, był bardzo, bardzo ważny. Mówi tak, szczególnie... Dalej, teraz każdy ogląda Formułę 1, mówię w Stanach, każdy ogląda Formułę 1, każdy chce pójść na wyścig Formuły 1, szczególnie młodsi ludzie. Myślę, że tam wykonano wspaniałą robotę. Procent młodych kobiet, które są zainteresowane motorsportem, jest bardzo mały, ale urósł astronomicznie. I to także jest bardzo ważne dla tej serii, dla tego sportu. Ja też tak uważam. Witam wszystkie panie, chociaż nie jest tak, że wcześniej pani kibicek nie było. Były i to wcale nie tak mało, jak się wydaje. Ja znam na przykład całkiem sporo. Przechodzimy do depesz. 3 wyścigi w USA to za mało, tak twierdzi Gunther Steiner. Nie dziwimy się, jest w końcu szefem amerykańskiej ekipy. Mówi, że Stany Zjednoczone to jest wielki kraj. Zaraz potem ogłosił oczywiście amerykańskiego sponsora, no i szczerze mówiąc do tego to zmierza. Faktycznie jest to bardzo duży kraj, ale to nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że jest to super ważny i super bogaty rynek, jeśli chodzi o sport. Tak? No, Stany Zjednoczone top. Więc w interesie Formuły 1 będzie zwiększenie liczby wyścigów. Jeżeli będzie dalsze zapotrzebowanie, jeżeli to nie będzie sezonowe, tylko Formuła 1 się umocni, na przykład jeszcze za 2 sezony ciągle będą wykupywali wszystkie bilety w Miami, co było akurat głównie na wyścig, i w Austin, który sam wyścig jest bardzo dobry, i jeszcze w Las Vegas, który zobaczymy jak się sprawdzi, no to w tym momencie to jest jakby no-brainer, jak to mawiają w ichniejszym języku, że warto dorobić jeszcze wyścigi dodatkowe w Stanach Zjednoczonych po prostu, bo jest to ultra ważny rynek. Skoro mowa o tym, ponoć Latifi ma jeździć w IndyCarze, są takie wieści, że będzie jeździł w Chip Ganassi. No są tam już Ericsson, który wygrał IndyCar, jest Romain Grosjean, który tam robi furorę swoimi zagraniami na torze, jest Takuma Sato, jest Aleksander Rossi, może mało pamiętany, ale jednak startował w Formule 1. Wielu innych kierowców, którzy aspirowali do Formuły 1 albo mają inne powiązania, Pato O'Ward jest związany z McLarenem, Colton Herta, tak ciągnięty do... A jeszcze Montoya czas do czasu startuje przecież. Pato O'Ward, Brian Herta, który już kilka razy był ciągnięty do Formuły 1, no jest to jakby duże, bardzo jakby chłonny rynek dla byłych kierowców Formuły 1 albo takich, którzy mieli aspiracje. On mówi, że nie będzie chodził w detale, ale definitywnie eksploruje wszystkie opcje. Słuchajcie, może tam zabłyśnie, jest to naprawdę dobre ściganie, natomiast obawiam się, że dla niego będzie jednak za twarde, nie, że to jest zbyt dobry i poczciwy chłopak, bo tam naprawdę po pierwsze trzeba mieć parę w łapach, co przypuszczam, że to wyrobi, a po drugie jednak trzeba mieć duże i twarde kuleczki, w skrócie, a to jest taki miły, poczciwy chłopak, taki, nie wiem, no zobaczymy zresztą. Mam nadzieję, że tam pójdzie, że pokaże, na co go stać. Pokaż, na co Cię stać, ale nie jeden raz, jak mówi słynny hit. Szukaj jaj. O, znowu wróciliśmy do tego, co powinno być twarde. Kolejny news. Ricardo mówi, że będzie w padoku. Mówi, będziecie mnie widywać, to będzie wyglądało trochę inaczej, ale cały czas będę tam, gdzie planuję być. Więc nie jest tak, że się wyczekowuję i mówię ciao, nara, czy tam see you later. Daleko od tego, po prostu składam plan, starając się sprawić, że znowu wrócę na czoło stawki i będę wygrywał wyścigi. I będę robił to wszystko. Czyli generalnie jakby kolejna wypowiedź, która potwierdza, że zamiast iść do jakiegoś Haasa, czy innego Tadasa, czy innego Williamsa, on po prostu liczy na to, że prawdopodobnie się zwiąże z Mercedesem jako kierowca rezerwowy, licząc na to, że Hamilton zdobędzie w przyszłym roku Mistrzostwo Świata, na co pracują już od dawna. I jak zdobędzie 8 mistrzostwo, no to raczej będzie adios, chyba że będzie miał taką ogromną przewagę, że jeszcze sobie uzna, że weźmie 9. Ale my już w drugim samochodzie George'a Russella, który fakt jest taki, że jego przewaga punktowa nie oddaje tak dokładnie sytuacji. Lewis Hamilton nie traci aż tyle do niego, natomiast ona się z czegoś wzięła tak czy inaczej. Nie tylko z pecha Lewisa i z jego decyzji, że on będzie testował, ale także z kilku różnych innych przypadków, więc Teraz George trochę mu osoba końcówka sezonu, ale generalnie rzecz biorąc, no ma już George'a, który wolniejsze się nie będzie robił. Więc no, wydaje mi się, że Ricardo uważa, liczy na to, że Lewis, prawda, że zgarnie ten tytuł, albo wręcz nawet może uważać, że Russell jeszcze raz pokona Hamiltona, co zniechęci Hamiltona, żeby zostać. W każdym razie liczy na to, że będzie miał, chyba tak się wydaje, miejsce w Mercedesie, no bo wszystkie inne opcje do wygrywania są raczej mało możliwe. Sainz przyznaje, że Charles wykona lepszą robotę, mówi. Charles spisał się w tym roku lepiej niż ja, to wyraźne, zarówno jeśli chodzi o jazdy, jak i egzekwowanie wyścigów. No, akurat jeśli chodzi o egzekwowanie wyścigów, było kilka sytuacji, w których to Sainz pokazał większą dojrzałość, większe jaja. Słuchaj, no tak. W każdym razie było kilka, tak, i więcej mózgu niż Charles, więc tutaj bym trochę z tą egzekucją wyścigu, w sensie nie, że wyścig, tylko że egzekwowanie jakby pewnych decyzji, o to chodzi. No to nie zawsze tak było. I mówi tak, od razu z miejsca czuł się w samochodzie jak w domu, swoim zapewne, chociaż niektórzy się w cudzym domu czują też bardzo swobodnie. Prowadziliśmy twardą walkę przez cały rok, a ja staram się wprowadzić na poziom podobny do zeszłorocznego. Czy już jestem na tym poziomie? Nie sądzę. Myślę, że ciągle jest kilka rzeczy w samochodzie, które nie przychodzą mi naturalnie i muszę sam sporo zmienić. Teraz jestem na porządnym, rozsądnym poziomie i jestem pewny, że mogę zdobywać, że mogę osiągać dobre rezultaty i robić to regularnie. Jednak czekam już na przyszły rok i bolid, który będziemy mieli, aby zobaczyć, czy od razu będę miał dobre tempo. Trzymam kciuki, dlatego że Carlos Sainz, muszę powiedzieć, to bardzo miłe i fajne zaskoczenie po przejściu do Ferrari. Trzeba mu to naprawdę uznać i jest to budujący przykład kierowcy, który cały czas nie jest, jeśli pod względem talentu nie jest na poziomie Leclerca, mimo tego jest w stanie ograć Leclerca, co pokazuje, że sam talent to nie wszystko, że są jeszcze inne czynniki, które czynią, i to jest najpiękniejsze, że jest bardzo dużo różnych czynników, które czynią kierowców wielkimi i że Carlos, mimo że tego talentu aż tyle nie ma, to jednak jest bardzo blisko, a czasami wyżej, więc tutaj trzymam kciuki. Singapur ma być ponoć szybszy 8 sekund, no bo jakby wycinają te sekcje przy zwodzonym boisku, żeby je wyremontować na kilka lat. I zostanie skrócone tylko o 137 metrów, to niedużo. Natomiast, a co będzie oznaczało, że trzeba będzie przejechać o 2 okrążenia więcej. Natomiast wylicza się, niektórzy wyliczają, że będzie aż 8 sekund szybciej, tak się zastanowi. 8 sekund na 137 metrach, co ty do mnie mówisz? Ale tak, bo jakby na tych 137 metrach mamy 4 zakręty 90 stopni, przy czym 2, trzeci i czwarty, znaczy nie w całym, na całym torze, tylko przy tych zakrętów, czyli wjazd pod trybunę i wyjazd, bardzo takie ryzykowne, nie? Gdzie łatwo popełnić błąd, bardzo trudne, zdradliwe i techniczne, więc faktycznie jakby odnieść 4 zakręty, to być może tak 8 sekund wyjdzie. No i nowa technologia McLarena, czyli McLaren wprowadził takie panele, na razie testują, tylko w treningach będą, zaraz treningi, nie? Po bokach kokpitów i one będą zmieniały jakby reklamodawców. Tylu się reklamodawców pcha do Formuły 1, że niedługo będą szły takie rolki trochę jak żółty pasek na TVN-ie. A będzie taniej, może ja się tam gdzieś jakoś zmieszczę. Fabryka czekoladek, Charlie i tak dalej. Więc to ten. Tylko jest jedno ale. Jest trochę to cięższe od farby. Te dwa panele, znaczy każdy panel waży ponoć 190 gramów, więc przy obecnym stanie Formuły 1, znaczy jeżeli to się będzie przekładało na wyższą masę pieniążka płynącego, no to wówczas się będzie broniło, ale póki co to są na razie tylko próby. Moi mili i ostatni temacik, czyli weekend Polaków pełen wrażeń. W WRC mamy Kajetana, który ma szansę na mistrzostwo WRC 2, byłoby to drugie nasze mistrzostwo świata w rajdach po mistrzostwie Roberta Kubicy, więc kurde, trzymajmy kciuki, bo to było super po prostu. Jest to Hiszpania, rajd kręty, rajd bardzo ekscytujący, już teraz tylko asfaltowy i no dość ciężki. Kajetan ma 13 punktów straty do Andreasa Mikkelsena, czyli kierowcy, który ma ultra duże doświadczenie w rajdach, jest kierowcą fabrycznym Skody, ale już przejechał 7 rajdów, więc nie może dalej startować. A Kajetan przejechał 5, czyli może jeszcze 2 rajdy pojechać. Więc ma strategicznie przewagę, potrzebuje zdobyć 14 punktów, żeby pokonać Mikkelsena, jednakowoż 7 punktów za nim jest Emil Lindholm. Młody, zdolny Fin. No i warto było dojechać do mety przed nim, no bo w razie czego jeszcze zostaje Japonia, tak czy inaczej, jakby się coś stało. No ale lecieć na rajd Japonii to jest naprawdę mega trudne wyzwanie logistyczne, finansowe po prostu. Więc trzymajmy kciuki, żeby Kajetan i Maciek Szczepaniak, żeby to przypieczętowali. Teraz moimi na żywo live na żywo live wchodzę na to, co się dzieje w rajdzie i zaczynając od samego WRC, to dość ciekawe jest to, że stary mistrz tnie się z nowym mistrzem. Sebastian Ogier prowadzi z przewagą 4,8 sekundy nad Callerą Vanperą. Sebastian Ogier, który zdominował rajdy wcześniej, przed Callerą Vanperą i Vanpera, który wchodzi, skończył 22 lata, następnego dnia został mistrzem świata. Co jest w ogóle jakimś ewenementem w tym sporcie i to jest po prostu kierowca trenowany od 8 roku życia na kierowcę rajdowego. Nie w go-kartach, tylko w samochodach rajdowych. Już widać, jak robił pierwsze jazdy. No i to jest po prostu nowa generacja. I to więc ta walka w tym rajdzie jest taka, co to zrobić, symboliczna. Natomiast jeśli chodzi, teraz wchodzimy, jak zaczynałem program, to jeszcze nie byli na mecie. WRC 2 Open prowadzi temu Soninen, czyli oczywiście kierowca, który startował w WRC w głównym, Nikolaj Gryacin, rosyjska nadzieja, chociaż chyba z inną licencją. Na drugim miejscu, zobaczmy, Emil Lindholm jest 5, Kajetan Kajetanowicz jest 6 na razie, dzieli ich 11 sekund. Lindholm złapał kapcia na początku, a Kajto miał jakoś spina na jednym z tych osób, więc czekaj, nie wiem, czy oni dojechali w ogóle. Bo widzę, że jest na razie skok, każdy ma skok o miejsce albo dwa, to być może jeszcze czekajcie, może być tak, że Lincoln na pewno przeskoczył Kajta, ale może być tak, że jest 6, a Kajto 7. Ale to teraz mówię, rajd jeszcze leci, na bieżąco jeszcze jadą ostatni OS kierowcy. Mam też włoską Formułę 4, finał na Mugello. Kacper Sztuka, nasz kierowca polski, walczy o 4. miejsce w klasyfikacji. I to jest bardzo dużo. Ja wiem, że niektórzy było wrzeli, nie ma pierwszej trójce, a nie idzie na mistrza, to jest słabe, nie ma i mniej. To jest o wiele bardziej skomplikowany sport i naprawdę moim zdaniem walka o 4. miejsce w tych mistrzostwach to jest bardzo dużo. I naprawdę powinniśmy się cieszyć, że mamy Polaka na takim poziomie. Znowu Formule 4, mamy Tymka, który w debiucie jest bardzo wysoko, jest w pierwszej trójce i mamy Kacpra Sztukę, który to jest jego drugi sezon w Formule 4, plus jeszcze tam testował w poprzednim, który jest po prostu bardzo wysoko. I ma na koncie 18 startów w tym roku, bo to są 3 wyścigi na weekend, 2 zwycięstwa plus 2 jeszcze podium, więc po prostu no, trzymaj kciuki. Mówi tak, aktualnie jestem na 6. miejscu w klasyfikacji generalnej z taką samą ilością punktów jak 5. kierowca oraz niewielką stratą do 4. Dlatego w ten weekend dam z siebie jak zawsze 100%, no to wiadomo. Mistrzem już jest tak naprawdę Kimi Antonelli. To nazwisko, pamiętajcie, bo on będzie, jak nic się nie wydarzy, odpukać dramatycznego, będzie w Formule 1. Jest to kierowca rozwojowy Mercedesa, jeździ w premie, no bo wiadomo, jak się jest kierowcą Mercedesa, to się jeździ w najlepszych ekipach. Nie ma to problemu. Ogromny talent, dopiero co zgarnął Mistrzostwo Niemiec w Formule 4 i mówi się, że ma już podpisany kontrakt na starty w Formule 1 na sezon 2026. Nie wiem, czy to nie jest aż za bardzo posunięta plotka, natomiast generalnie koleś jest tak ogarnięty. No i on teraz jeździ też w tej włoskiej Formule 4. Kimi się nazywa po Kimim, ale jest Antonelli po ojcu, w skrócie. Na równi z Kacperem jest Australijczyk Anthony Wharton-James. 5 punktów z przodu jest Charlie Wurz, syn Aleksandra Wurca, czyli byłego kierowcy Formuły 1, jakby prezydenta organizacji kierowców Formuły 1 obecnej GPDA, bardzo silna postać politycznie, były kierowca, ale oni są fajni, nie Wurcowie, to nie jest tak, no oni są po prostu, oni to są w porze kolesie. Ten Charlie, ja go widziałem w Hiszpanii na Jerez, jak byłem, sprawiał wrażenie naprawdę poczciwego, fajnego chłopaka, taki wysoły i taki trochę ten leciutko wycofany, ale miły. No i do niego Kacper ma 5 punktów straty. Trzymajmy kciuki. Generalnie, no będę jeszcze o tym mówił, na razie to jest, jeszcze nie mają, za chwilę. Ciężka jest sytuacja z naszymi juniorami, szczególnie z tymi, którzy się pokazują już dobrze w wyścigach jednomiejscowych i to jest pierwszy krok tak naprawdę, jeśli chodzi o poziom. Już brakuje nam rozpędu, bo jesteśmy biednym krajem, nie oszukujmy się, na ten drugi krok. I nie jest tak, że się pchają wszyscy drzwiami i oknami, żeby w tym pomagać. I nie jest tak, że jak ktoś wozi jakąś nalepkę na samochodzie, czy to zagranicznego, czy polskiego koncernu, to znaczy, że jest obsypiwany dolarami i naprawdę ma wybór i może kontynuować karierę. Tak nie działa niestety. Tak więc mamy 2 kartingowców minimum. Znaczy mamy kilku znanych kierowców, ale szczególnie 2 kartingowców takich, którzy już idą do granicy Formuły 4. I mamy w Formule 4 2 naprawdę mega dobrych kolesi i oni już na tym początku rozpędu w bolidach jednomiejscowych już jakby są na tej fali, która się teraz może rozbić o falochron. Sytuacja jest poważna, nie? I naprawdę trzeba coś z tym zrobić, zastanawiam się co. No i także na Mugello jedzie FRECA, czyli ta kategoria wyżej, do której powinni aspirować, jeżeli nie do Formuły 3 oczywiście, która jest o wiele droższa, to powinni aspirować i Kacper, i Tymek, i to będzie FRECA, no ale tam jedzie Roman Biliński, pierwszy sezon kończy i tam już nie o za wiele walczy, i Piotr Wiśnicki. Robiłem reportażek w poprzednim F1 vlogu z mojej wizyty w Barcelonie, więc zobaczcie sobie, jak to wygląda, jeśli chodzi o FRECA. No tam Piotr miał bardzo ciężki sezon, ale to też pokażemy wywiad niedługo, to zobaczcie, co to za chłopak. Dobra, moi mili. Dziękuję bardzo za to spotkanie serdecznie. Muszę jeszcze trochę popracować. I zjeść kolację i tak dalej. Jak już mówiłem, nie widzimy się w sobotę, dlatego że nie będę robił vloga o 1 w nocy. Nie będę Wam się pokazywał w takim stanie, bo to niemoralne. Nie, no żartuję. Ubrałbym się przecież bez przesady, nie? Na vloga mogę się ubrać. I widzimy się w niedzielę po prostu po wyścigu, na takiego porządnego fan vloga. Może będzie późno, ale będzie jak zwykle wesoło i kulturalnie. Kulturalnie. Tego sobie szukam. A póki co dziękuję Wam serdecznie za to spotkanie. Pozdrawiam Was równie serdecznie i do zobaczyska wkrótce.